Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest szczególny dzień. Szczególny dzień dlatego, że dokonałam pewnego zakupu. Jak widzicie, byłam na zakupach, pokupowałam trochę ciekawych rzeczy, bo będziemy robić między innymi w najbliższym odcinku taco z gry Galman Taco Truck. Także to będzie taka nowość, będziemy sobie gotować na YouTubie, może kiedyś w przyszłości na żywo, po prostu przepisy z różnych gier. Oprócz tego kupiłam, słuchajcie, prasówkę, bo tak jak Wam mówiłam, w najbliższym czasie będę chciała po prostu troszeczkę robić takie prasówkowe rzeczy i prasówkowe kwestie. No i tutaj dla przykładu PSX Extreme będą to zarówno rzeczy związane z gamingiem, jak i trochę inna tematyka. I teraz uwaga, uwaga, najważniejszy zakup dnia dzisiejszego dla dużego dziecka, którym jestem cały czas mocno w sercu, chociaż prowadzę dorosłe i odpowiedzialne życie, to cały czas gdzieś doza dziecinna u mnie się pojawia i oto, tadam, Nintendo Switch, tak, gra 1-2 Switch, tylko tą udało mi się znaleźć w Krakowie, ponieważ generalnie Switch jest towarem obecnie, tak jak Wam tam wcześniej wspominałam, deficytowym, a oto i tutaj sam Switch. Także zaraz będziemy robić unboxing i filmik z tego. Ja się tylko zastanawiam, czy mogę kupić przez Nintendo eShop Legend of Zelda Breath of the Wild, bo na tej grze mi tak naprawdę najbardziej zależało i tylko dla tej gry kupiłam to Nintendo. No, jakoś mnie tak skusiło, póki co jest bardzo mało tytułów, w najbliższym czasie ma się pojawić Mario Kart, no i będziemy sobie razem przechodzić przez wszystkie nowe tytuły, które będą się pojawiać na Switchu. Cieszę się jak nie wiem. Tak, kochani, dzisiaj mało będzie ciekawych rzeczy poza Nintendo Switchem, które zakupiłam we vlogu, a to dlatego, że mnóstwo rzeczy miałam do ogarnięcia dzisiaj i w zasadzie cały dzień gdzieś jeździłam, od miejsca do miejsca, także tak troszeczkę kiepskawo. Teraz się skupiam, bo gdzieś tam za mną skuter jedzie. Tutaj, słuchajcie, są mega duży ruch. I w związku z tym nie chcę nikogo tu walnąć. Boże, co tu się odstawia? Jest tak dojebane, przepraszam za wszystkie słowa, na parkingu. Ale jest miejscówka jedna wolna, czeka na mnie. Gdzie sobie zaparkujemy? A, zaparkujemy sobie tutaj. Ciśniemy się, bo tu kolos jakiś stoi dosłownie. Jakiś Tiguan czy nie Tiguan? Nie, to nie jest Tiguan, tylko jakiś Hilux, coś takiego. No i w związku z tym dzisiaj będzie taki krótszy vlog. Zaraz idę na kurs. W związku z tym nic ciekawego się dzisiaj poza tym nie będzie działo. Może coś sfilmuję późnym wieczorem, jak będę wracać. I baton teatralny musi być, żeby przetrwać od godziny 5 do godziny 21 na kursie, bo to wszystko jest na dłuższą metę, moi drodzy, mocno męczące. Ale ja się cieszę, że chodzę na ten kurs, bo wierzę, że tak jak Wam mówiłam wcześniej, że po skończeniu tego kursu zaczną się mega fajne zmiany w moim życiu. Także warto się doskonalić i podążać za własnymi, kochani, marzeniami. To chcę Wam dzisiaj głównie przekazać. Kochani, wczoraj wróciłam tak późno, że nawet nie miałam okazji nacieszyć się Nintendo.
W związku z tym zobaczymy, czy się Zelda ściągnęła i może chwilkę sobie pogramy. Widzę, że się internet rozłączył. Nie wiem, czy to wina mojego zasięgu, czy też czegoś innego. Zaraz sobie tutaj wszystko obczaimy. Ale Zelda się ściągnęła. Zobaczmy. Trochę mnie widać niestety, bo jest jasno, natomiast z Nintendo Switchem nie będzie problemu, ponieważ podłączę go do mojej nagrywarki Avermedii i mam nadzieję, że wspólnie sobie po prostu przejdziemy przez The Legend of Zelda. Kurczę, nie widać, może obrócę się w drugą stronę. Ach, Breath of the Wild. Dobra, kochani, żeby nie przedłużać, myślę, że jeszcze dzisiaj postaram się wam nagrać do unboxingu takie podsumowanie, jak wygląda menu za pomocą właśnie Avermedii. Także to jest mój plan na dzień dzisiejszy. O, parówki mi się zaczynają tutaj, jak widać, troszeczkę buksować, zmniejszymy. I to by było na tyle vloga wczorajszego. Zaczynam nowy vlog i mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Jeszcze z takich ogłoszeń, za tydzień od środy, może trochę wcześniej jeszcze zobaczę, będę na urlopie przez tydzień, najprawdopodobniej od środy do środy i będzie w związku z tym dużo mniej filmików, natomiast na pewno nie zrezygnuję całkowicie z nagrywania.